skończyłem? Dzień dobry. Dzisiaj film instruktażowy, jak przywieźć taką szafę na jej małym auto. To co najpierw robimy? No najpierw przygotujemy rylingi. Żeby nam w dachu nie wgniotło. No ja trochę chujowym jestem kamerzystą. Nieważne. I oto tak, tutaj, tak to będzie wyglądało. Mamy pas. Chyba nie starczy. A jak nie starczy, to co? To wtedy będzie psikus. No nie starczy. Ale jeszcze są dwa zapasowe. To mamy takie. No tak wcześniej przygotowane auto, teraz położymy szafę. Boże, tam otrzyj telefon. Tam o murek. Jeszcze tu mam. Musisz zachodzić, podnieść do góry. Tak się prezentuje nasza szafa i mikra. Jeszcze by się przydało ją czymś owinąć. Braknie? Jeszcze jeden masz pas chyba. Jeszcze są. Będzie trzeba coś wymyślić. Na fulla jest chyba. Ja też. Może się uda. Takie rzeczy tu tylko w Anglii. Tak się prezentuje.
pociąg, ja podniosę pociąg pas. Trzeba go dobrze ustawić. Właśnie jest skręcony. O, teraz chyba się odkręcił. Szafki się przewracają. Dla tych, co by mnie nie wiedzieli. Dla tych, co by nie umieli się tym obsługiwać, kładamy pas. Tędy naciągamy, a się blacha zacznie gnieć. Trzyma się. To możemy jechać już? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze jeden pas, żebyśmy na zakrętach nie zgubili. Aha. Pasa, ale nic. Mamy jeszcze jakiś? Już jest. Jest jeszcze, są zapasowe. Chyba damy radę. Zrobimy kółko wokół auta. Pięknie zapakowane. I to trzeba w kokardkę. Kokardeczkę. Możesz pokazać. Za co tu zaczepić? O, zaczepimy. O, też. Ile ten pas może wytrzymać ciężaru? Na pewno wytrzyma. Trzeba zaciągnąć dobrze i będzie git. Dziurki nie włoży tu. Nie da rady. Się szafa nie złamała w pół. Jest spakowany. Tak.
jedziemy teraz 50 mil. Za swój.